Konkurs cieszy się dużym powodzeniem i to już w naszym mieście taka, można by powiedzieć, tradycja, bo nawet nie zliczę ile, ale bardzo dużo tutaj eliminacji już zostało zorganizowanych. Zapraszam panią Dorotę Ambroziak, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu z Urzędu Miasta Ostrowskiego, Ratusza Miejskiego, bo zatem was powitanie. Tak właśnie, raz jeszcze chciałabym Państwa przywitać w imieniu również burmistrza miasta, pana Jerzego Bauera. Bardzo serdecznie witamy na 41. już konkursie Warszawska Syrenka, wydarzeniu ogólnopolskim, bardzo ważnym dla nas, mającym dla nas ogromne znaczenie, bo to jest, proszę Państwa, wydarzenie, które nie tylko budzi i właściwie kształtuje takie pozytywne emocje w stosunku do literatury młodych ludzi, ale też pozwala nam wyłowić recytatorskie talenty. Dzisiaj wśród uczestników widzę również są przedszkolaki, także tym bardziej bardzo nas to cieszy. I ząb ułamał, a to ci orzech, niech dunder świśnie, lecz ja się łatwo poddać nie myślę, zaraz znajdziemy na niego radę, niech nam pomoże żelazny dziadek. Szotował Filip flaki, a protwas na porys taki, się podrzuci wunogatka, stary kalosz. Filip Carka obfokuje całą kuchnię, a tu obiad gumą cupie. Filip wzdycha i narzeka, a prozwoła już daleka. Ach Filipie, a to miał za mało. Nie zaśpiewał trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo to daleko jest woda. Nie nakarmił Kadarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustawię blastą. Miał pójść się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trucił. Tak się zmęczył tym stem, że się obudził. Pani w klasie powiedziała, dekoracja się udała. Jeszcze tylko ten portrecik, kto z was chciałby go zawiesić? Proszę pani, ja spróbuję. Kryszka, ona coś zepsuje. Ze szkoły podstawowej numer 3 usłyszymy utwór w wykonaniu Zuzanny Brzostek. Zuzanna Brzostek, zapraszamy. Rana jest jęczący, niewyspany i męczący. I humor ma wciąż wiele i narzeka na niedzielę. Aż się wtorek na to perzy, słucha, patrzy i nie wierzy. I oczami jeszcze strzela, cóż dziwina jest niedziela.